11 pozycji. Rusza w dół. Czwarty zawodnik Pucharu Świata. Ma 13 punktów przewagi w Pucharze Świata nad Dawidem Kubackim. Robert Johansson wieje z tyłu skoczni. Chyba będzie zawrócony. Sztekl z chorągiewką w górze. Jednak machnął. Jest zielone światło. Musiałby 140 metrów, bo zaczyna wiać pod narty. No, kto by nie lubił wiatru pod narty. 142. Zobaczymy, jak wykorzysta te warunki Robert Johansson. No, wykorzystał tak, że wylądował wprawdzie w pobliżu punktu K, ale komputer pokazywał, że aby objąć prowadzenie, aby wyprzedzić Piotra Żywę, musiałby skoczyć 141 metrów. A skoczył 129,5, krócej zatem od Dawida Kubackiego. Noty 17, nawet 2,16,5 punktu. Rekompensata za wiatr 7,8, będzie dziewiąty. Za Dawidem Kubackim Robert Johansson.